To był wyjątkowy wieczór. Po raz kolejny Fundacja imienia Jerzego Szmajdzińskiego zorganizowała bal charytatywny. Tym razem po krótkiej przerwie. Jestem ogromnie wzruszona. Ogromnie wzruszona, że wróciliśmy. To jest takie ważne. To jest już 25. bal, bo przecież bale organizował mój mąż przy moim wsparciu, a potem już po jego śmierci Fundacja. Cieszę się, że wróciliśmy, bo 3 lata to już ten czas tak płynie. Ostatni raz w lutym roku 20. i dzisiaj jesteśmy. Początki były trudne, ale efekt końcowy jest taki, że bawimy się w 160 osób na sali. Stałym elementem balu są licytacje. W tym roku można było nabyć wiele ciekawych i cennych przedmiotów, a przy tym wesprzeć szczytny cel. Wszystkie pieniądze z dzisiejszej licytacji na dzisiejszym balu w całości będą przeznaczone na stypendia dla dzieci ze szkół podstawowych Okręgu Jeleniogórsko-Legnickiego. Najbardziej potrzebujących, osiągających dobre wyniki w nauce lub sporcie. Ten wieczór to jest czymś dobrym, czymś takim, gdzie wszyscy pomimo tego, że się bawimy, to jeszcze się dzielimy czymś dobrym. Szukamy pieniędzy na stypendia dla młodzieży dobrze się uczącej, dlatego bawiąc się czynimy dobro. Bal jest symbolem. Po pierwsze, Jerzy Szmajdziński wpisał się w ziemię jeleniogórską, legnicką, w całym Dolnym Śląsku, ale generalnie to był jego okręg wyborczy. Dużo dla tego okręgu zrobił i był bardzo popularnym politykiem, który przynosił wiele dobrego dla oceny lewicy, dla tego, co robimy. Oczywiście najważniejszy cel charytatywny, bo to jest pomoc dla dzieci i z tego się bardzo cieszymy, ale też ta druga rzecz, że znowu jesteśmy razem, że możemy porozmawiać. Są osoby, których się nie widziało dawno i dopiero dzisiaj na balu się spotkamy. W tym roku na balu wystąpił wyjątkowy gość, Maciej Maleńczuk z zespołem. I tu od razu ucinamy wszelkie spekulacje. Artysta wystąpił bezpłatnie. Czary z elektrycznej gitary, traki, bary, motory, seks. Ona chciała być królową trasy, lecz jakby z kasy miał być. A teraz przejdźmy do podsumowania balu. Za jego sprawą Fundacja imienia Jerzego Szmajdzińskiego zebrała w sumie prawie 35 tysięcy złotych.